Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na Chow Mieszany. Dziś będzie taranko i będzie zara. Zobaczcie, co upolowałam. Może też Wam się uda coś fajnego znaleźć. A jeżeli lubicie tego typu filmy, to zapraszam Was do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Zaczynam od kilku rzeczy, bo tutaj mamy więcej niż jedną rzecz z taranką. Mam na sobie kamizelkę w rozmiarze bodajże 38, ale wszystko będzie podlinkowane, więc możecie tam sprawdzić, czy się gdzieś nie pomyliłam. Kosztowała około 150 zł, bo była na wyprzedaży. Do tego mam skórzany pasek ze sprzączką, uważam, że bardzo ładny, za 199 zł. Pod spodem mam sukienkę, która kosztowała 650 zł, rozmiar S albo uniwersalny, ale słuchajcie, już nie pamiętam, także zapraszam do opisu. Podejrzewam jednak S-kę. I ta sukienka ma świetny skład, bo tutaj jest bodajże 43% wełny, 38% wiskozy. Będzie też w opisie, bo naprawdę jest tych składników kilka, ale znacznie przeważają fajne materiały. Wychodzi tam około 70% naprawdę dobrych materiałów, także nie dziwię się tej cenie. Jeżeli chodzi o sukienkę, to mamy tutaj szerokie rękawy. Zaraz się rozbiorę, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda sama sukienka. Jeśli chodzi o kamizelkę, to tutaj przeważa wiskoza i jeżeli chodzi o kamizelkę, to ma bardzo dużą szansę, że ze mną zostanie, bo szukam jakiejś kamizelki, a ta uważam, że wygląda świetnie. Bardzo mi się podoba, ten materiał jest ciut grubszy, ma tutaj atrapy kieszeni, bo to nie są kieszenie, zapinana jest tylko i wyłącznie na jeden guziczek, tak trzymam ten pasek, bo słuchajcie, to jest kolejna rzecz, która mi się niezwykle podoba w tym zamówieniu, także po zapięciu wygląda tak generalnie, jak dla mnie, bardziej do zniesienia z paskiem. Pasek skórzany, ja bardzo lubię dodatki taranko, zarówno paski, szaliki, czapki, wszystko, a zobaczycie dzisiaj kilka rzeczy od nich. Pasek mam w rozmiarze M i jest ciut za duży. Wolałabym S-kę, ale słuchajcie, S-ki już nie było, nie jest dostępna, więc raczej zostawię sobie tą M-kę i po prostu pójdę do kadetnika, żeby mi wybił dziurkę albo dwie. I wtedy będzie ten pasek pełnił więcej funkcji, natomiast ma piękne okucia, jest świetnie wykonany. Kamizelka sama w sobie też mi się podoba. Jeżeli chodzi o tę sukienkę, to jest mi w niej niesamowicie gorąco i raczej ze mną nie zostanie. Zastanawiam się, czy można ją założyć tył naprzód, tak żeby to rozcięcie było z tyłu. Musiałabym to przetestować, ale wydaje mi się, że nie bardzo, bo tutaj jest szef i tutaj ten dekolt wychodzi naturalnie, a jak się odwróci, to może ciągnąć i dusić. Także dla mnie opcja nieakceptowalna. Natomiast kamizelka i pasek trafiają do rozważeń z wielką dozą prawdopodobieństwa, że zostaną. Kolejna sukienka z taranko. Jak widzicie, zestawiłam ją z tym paskiem, bo uważam, że to wygląda bardzo ładnie. A propos, był jeszcze taki pasek tylko burgundowy. Bardzo ładny, aczkolwiek do mojej stylistyki bardziej pasuje ten kolor. Już Wam pokazuję, jak wygląda bez tego paska. Tak wygląda bez paska. 350 zł, rozmiar 38 i tutaj mamy chyba 70% wiskozy, także świetny skład. Naprawdę widać tą jakość, jest niesamowita i będę ją rozważać, aczkolwiek jest ciut droga, dlatego będę rozważać, słuchajcie, bo budżet ma swoje określone granice. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, jak widzicie, rozcięcie nad kolanem, ale fajnie, bo nie jest zbyt głębokie. Przy 1,60 m długość solidnie za kolano, ale uważam, że przy tym kolorze generalnie wygląda to fajnie i tak bardzo nie skraca nóg. Dekolt w kształcie litery V zarówno z przodu, jak i z tyłu. Uważam, że rozmiar jest odpowiedni, także tutaj nie szłabym ani w większy, ani w mniejszy. Bardzo mi się podoba i trafia do rozważań.
Zmiana sklepu na Zarę. Jest to płaszcz trench z Zary w rozmiarze M, 400 zł kosztował, wykonany jest ze sztucznej skóry. Uważam, że rozmiar M jest za duży, nie dość, że mam za dużo materiału, to jeszcze te rękawy są za długie i nie wiem, nie czuję się w nim jakoś super komfortowo, chociaż z drugiej strony ten nadmiar materiału tutaj fajnie gra w talii, gdzie macie, wiecie, ściśnięte, tu jest więcej. I ta część wygląda fajnie, natomiast ten przydługi rękaw trochę mnie, szczerze mówiąc, denerwuje. Także jak dla mnie niekoniecznie. Mamy tutaj kieszenie z tyłu. Zwykłe, proste plecy, także bez tej takiej charakterystycznej zakładki dla trenczy. Generalnie, kiedy przeglądałam sklep Zary, to ten płaszcz był wyprzedany, ale zaznaczyłam sobie opcję powiadomienia i zostałam powiadomiona i tak mi się go udało kupić. Także jeżeli Wam się podobają tego typu płaszcze, a generalnie wolicie coś tańszego, bo taki płaszcz ze skóry naturalnej znajdziecie na przykład w Massimo Dutti, ale tam kosztuje powyżej 1500 zł. Tutaj mamy tańszą opcję. Wykonany jest świetnie ta skórka, ale skórka jest świetnej jakości, także naprawdę bardzo dobrze imituje skórę naturalną i wygląda bardzo fajnie. Dlatego tutaj trafiłby do przemyśleń, ale chyba spróbuję rozmiaru S. Ponownie skóra z Zary przed Wami. Generalnie wszelkie ubrania wykonane ze skóry są w tym sezonie hot i wszyscy chcą, żebyśmy je miały w szafach. Pytanie brzmi, czy naprawdę warto? To już zależy od Was, czy Wam się to podoba. Mam na sobie sukienkę w rozmiarze L za 169 zł. O ile długość? Jak to w Zarze? Za krótka nieco, o tyle dekolt to jest masakra. Generalnie rozmiar L myślę, że jest dobry. Sukienka jest wykonana z mięciutkiej skórki. Podszewkę ma po całości, nawet tutaj wewnątrz rękawów, także to jest na plus. Zapinana jest z boku na zamek, także przycisnęłam ją bez problemu. Przy takim dekolcie to zazwyczaj nie ma problemów przy przeciąganiu, natomiast muszę ją trzymać, bo się okrutnie rozjeżdża, także nie wiem, trzeba byłoby to jakoś zaszyć czy cokolwiek z tym porobić dekoltem, żeby wyglądał w miarę znośnie, ewentualnie nosić coś pod spodem, można na przykład białą koszulę z fajnym jakimś kołnierzem, także na pewno jest to do opracowania. Nie wiem, czy się skuszę na tego typu sukienkę, bo jest mi w tym strasznie gorąco. No cóż, skóra, przynajmniej sztuczna, nie jest to materiał, który najlepiej oddycha, więc niestety, jak widzicie, długość nie bardzo, nie ma kieszeni. Także coś takiego fajnego jakościowo i dla zwolenniczek skórzanych ubrań. Kolejne ubranko z Zary. Mianowicie, nie wiem, czy to nazwać płaszczem, czy takim długim kardiganem. Drugi kardigan granatowy, 249 zł, rozmiar uniwersalny albo S, bo już nie pamiętam tak dokładnie. Spójrzmy jeszcze na skład. 61% akrylu, 31% poliestru, 5% wełny i 3% elastanu, także tej wełny, słuchajcie, w składzie jest niewiele, ale generalnie traktowałabym go jako odzież wierzchnią, dlatego tutaj ten poliester by mi nie przeszkadzał, czy akryl, bo coś na pewno bym miała pod spodem, a wtedy taki materiał jest dla mnie znacznie bardziej znośny. Jak widzicie, długość to takie naprawdę solidne 7 ósmych, więc dosyć długi, nie ma kieszeni, dostajecie go również bez żadnych pasków, ale tutaj myślę, że fajny pasek by go świetnie spiął. Rękawy są od razu podwinięte, bo one generalnie są bardzo długie, ale tutaj przyszedł już z wywiniętymi. Krój bardziej oversize, całkiem niezły, gruby, mięsisty, rzeczywiście na taką cieplejszą jesień myślę, że bardzo ciekawy. Przed Wami płaszcz z Zary w rozmiarze M, kosztował 350 zł. Jest to raczej cienki płaszcz, jak dla mnie zdecydowanie jesienny, nie zimowy. Mamy tutaj zaszyte kieszenie, zapinany jest na dwa guziczki. Bardzo ładny i bardzo fajnie wygląda, jeżeli chodzi o jakość. Sprawdźmy sobie jeszcze skład, ale nie mamy tutaj wełny. Acetat. Nie wiem, co to jest acetat, piszcie, bo się uczę cały czas.
Nie wiem teraz, czy ten acetat jest w środku, czy na zewnątrz, bo jest to 100%. To pewnie będzie podszewka, bo mamy tutaj 53% wełny, 34% poliestru i 10% poliamidu. I to będzie na wierzchu, także duża zawartość wełny i faktycznie jest w nim ciepło. Jeżeli chodzi o długość rękawów, to uważam, że w porządku. Tu dodatkowo przy rękawku macie dwa małe guziczki, także płaszcz na plus i trafia do rozważań. Uwielbiam dodatki. Także zajrzałam do Taranko i znalazłam kilka ciekawych rzeczy. Na sobie mam czapkę z pomponem wełnianą za 169 zł. O! Wygląda tak ten splot. Od środka macie miśka polar, co jest dla mnie bardzo, bardzo na plus, bo zazwyczaj te wełniane czapki są dosyć przewiewne i gdzieś jest mi w zimie chłodno. Pompon jest wykonany z bardzo delikatnego ala liska, bo to jest poliester, ale bardzo przyjemny i wygląda bardzo porządnie. Zwracam uwagę na takie detale. A ten naprawdę wygląda dobrze. Nie lubię, jak to wygląda, wiecie, ordynarnie, natomiast tu wygląda super. I czapka trafia do przemyśleń. Sobie również szal w serduszka. Jak widzicie, bardzo długi, bardzo szeroki. Z jednej strony serduszka, z drugiej strony krata i serduszka. Ja wiem, skąd jest ta inspiracja, natomiast podoba mi się bardzo. Kosztuje 169 zł i jest wykonany bodajże w 100% z poliestru, także niestety skład nieciekawy, ale sam wzór bardzo ładny. I dlatego będę nad nim myśleć, bo wygląda bardzo elegancko i można go nosić na wiele sposobów. Kolejny szal, 169 zł i tutaj już skład jest naprawdę fajny, bo mamy wełnę. Aż 70%, tak? Czekajcie. 70% wiskozy i 30% wełny. Także skład super. I gdyby tamten, kurczę, ten jaśniejszy, był w tym składzie, to bym była zachwycona. Niestety nie jest, dlatego nad tamtym będę naprawdę poważnie myśleć. Z jednej strony brązowe serduszka na ciemniejszym tle, a z drugiej strony na odwrót. Dodatkowo macie frędzelki. Jak widzicie, jest naprawdę wielki. Już go sobie tutaj nałożymy. Jeszcze w dodatku, czego może niekoniecznie, co niekoniecznie widać, jest przeszyty złotą nitką, ale nie tak, że się jakoś bardzo świeci i mieni. Także jest to zrobione naprawdę z klasą. I tak wygląda. Jest dosyć ciemny, dlatego będę się zastanawiać, bo generalnie wolę tutaj przy twarzy mieć nieco jaśniejsze kolory. Także zobaczymy, co z nim zrobię, ale bardzo mi się podoba i generalnie tego typu rzeczy warto kupować Taranko na wyprzedażach, z tym, że obawiam się, że te dodatki są tak piękne, że mogą nie dotrwać do wyprzedaży. Sukienka marki Taranko za 550 zł, rozmiar M38, wykonana z wiskozy, także wielki plus za materiał, natomiast ten krój nie prezentuje się na mnie najlepiej. Uważam, że rozmiar 38 jest dobry, mniejszy rozmiar na pewno byłby za mały, więc generalnie musi być ten. Uważam, że układa się na mnie tragicznie. Rękawy są za długie. Tutaj w biuście się rozjeżdża, także stoję prosto, jakbym kij połknęła, bo po prostu jak się zbytnio poruszam, to ona się niestety rozjeżdża. Nie ma żadnych kieszeni, jest z boku zapinana na zamek i się prezentuje tak, iście jesienne kolory. Także coś dla dziewczyn, które nie boją się dużych dekoltów albo po prostu noszą pod spodem jakąś bluzeczkę, która zasłania to, co sukienka odsłania. Czy znalazłyście coś dla siebie? Ja chyba znalazłam. Jak widziałyście, zakochałam się w kilku rzeczach i na pewno kilka rzeczy ze mną zostało. Zresztą możecie sprawdzić w opisie, które rzeczy ze mną zostały. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapka w górę i pamiętajcie, że u mnie na kanale filmy pojawiają się w każdy wtorek i piątek o 18:00. Do zobaczenia!